Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Mad Max. Jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się ogarnąć tutaj sprawę z grzałką, także teraz naszym jedynym tutaj zadaniem będzie zrekrutowanie. Najprawdopodobniej będziemy mieli ten wyścig w Czarnym Mieście. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało. A, fuj. Dobra, misja fabularna ukończona. Kurde, w sumie mogliśmy to ogarnąć w poprzednim odcinku, no ale już... Dobra, mówi się trudno. Dobra, u Krwisty Brodego jest tak. I mamy jeszcze misję na pustkowiach, także troszeczkę tego mamy. Aczkolwiek, gdzie mamy misję fabularną? W Czarnym Mieście, więc teraz się do niego udamy i zobaczymy, co tam będzie. Swoją drogą zastanawiam się bardzo, czy robić te misje na pustkowiach tutaj z wami na tym, czy na ewentualnych live'ach i tak dalej. O, swoją drogą jest ta kobitka. Pamiętacie, my mieliśmy dla niej misję, którą zrobiliśmy chyba. Chyba, że ona ma jeszcze jakąś następną misję. It's just where I'm from, you trust your gut ropes on people. And where is that? I came from the south with the riders. Ended up in Gastown. Became the property of Dr. D when that time came. Then the Wasteland War was upon us. After many battles, Dr. D's hordes were bested. His tribe scattered. Most killed. The leaders all dead. The remains of one of their greatest still lies buried out there. So? Buried with him are all his worldly possessions, including his war machine. I will show you where the tomb lies. Do with this what you will. As I said, I have a feeling about you. Where's the child? Dobra, duchy przyszłości. Nadzieja podzieliła się wodzą grusu. Jezyckie pojazd, którym go pochowano. Nagrody Szalony Rydwan dodane do kolekcji pojazdów. No dobra, ale myślę, że nie będziemy tego jako tako się w to bawić. A cóż tutaj mamy? Kim ty jesteś w ogóle i co ty chcesz? Dobra, zaczynamy wyścigi. No, szczerze powiedziawszy, jestem cholernie ciekaw, jak to będzie wyglądało. O, widzę, że światełka zmienił. Wow. Fajny wachlarz. Przepraszam, czy on ma ryj przeszczepiony? Tak wygląda. a champion's fortune. And his life can be fleeting. But tonight, there shall be a reckoning. For your benefit and his own. A daring warrior has issued a challenge. Locks in place. He vows to snatch the crown, the core, and the concubine from our champion. I give you Mighty Boy. Błyskawiczek. Dobra, startujemy i tak ostatni. Ja myślę, że w pierwszej kolejności odpalę od razu właściwie grzmota i zestrzelimy tutaj paru typa. Żeby nam nie przeszkadzali. Szybko, szybko, szybko grzmot. Pięknie, no jest zgniłą ząb. O, tu się tam pojawiają i oni na nowo. Niezbyt fajnie. Kurde, mógłby wachę stracić, no. O cholera. Fuck, miny, faktycznie. Ale jaja, o, powiem wam szczerze, że to będzie kosmiczny pojedynek, dosłownie. Ja tutaj chyba raczej widzę, że musimy unikać min stanowczo. Tych typków, którzy tutaj za nami jeżdżą, myślę, że ich sobie zostawimy, nie będziemy się za bardzo chyba nimi przejmować. I będziemy atakować tylko i wyłącznie zgniłozęba, bo... to chyba nic nam niestety nie da. Sprawno nasza Magnum jest troszeczkę wolna, ale... albo może... Kurde, te miny! Dobra, zniszczmy chociażby tego, który tu będzie przeszkadzał. Damy radę? Dobra, miny. Miny! Fuck! No i po wszystkich minach musiałem przelecieć, no. Brawo ja. Dobra, znowu dropnął miny. Pojedziemy bokiem w takim razie. Pod warunkiem, że ładnie pojadę. Norma w moim wykonaniu. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się, ta mapa kojarzy mi się jakoś z mapkami z Need for Speeda 1, gdzie się driftowało. Nie wiem dlaczego i skąd takie moje... No kurde, no żarty. A mogę wysiąść? Aha, nie możemy wysiąść, no tak. Oj, wiecie co? Będzie problem tu. A, tutaj jak potem przejeżdżam... O, tu w ogóle są punkty naprawcze. Ale jaja. Nawet nie wiedziałem, że tak można się naprawiać. No dobrze wiedzieć na przyszłość. Do widzenia, ćwoku. Dobra, musimy zgniłozęba dogonić. No dobra, wszczajemy. Tutaj w ogóle mamy bombę załadowaną, tak? Która w razie czego może... No kurna, to sterowanie, no come on! Mogłem w sumie nasze Magnum trochę zmienić, żeby było szybsze, bo kurczę... bardziej zwrotne, bo w chwili obecnej jest troszeczkę chyba za bardzo napompowane. Dobra, tu się chyba da naprawić, tak? Jak będziemy się trzymać go blisko i będziemy w niego napieprzać tymi bombami naszymi, to znaczy grzmotem, to nie powinniśmy mieć większych trudności z tym. No, tylko pierw oczywiście trzeba do niego, kurde, naprawdę. Tylko że pierwsza oczywiście do niego dojechać, kurde. Dobra, tu był punkt naprawczy. Nie, tu nie było punktu naprawczego. Jezus, jak się tym Magnum steruje na tej mapce dziwnie. Możecie mnie nie blokować, dzięki. Oj, nie wiem, czy my to zrobimy, słuchajcie, teraz. Mam co do tego mieszane uczucia. Dobra, tu są tam miny położył. Nic nie zrobiły na szczęście. Dobra, leci grzmot. No i powinno nam się chyba udać, jeżeli teraz strzelimy w niego grzmotem. No, jeszcze raz. Jeszcze jeden grzmot. Miny! Leżysz! Dobra, słuchajcie, plusem jest to, że odblokowałem harpun na najwyższy poziom i tak dalej, więc całkiem spoko to działa. Ale nie powiem, bardzo ciężko. A teraz co, jeszcze będę się bić z kimś? Tylko mi nie mówcie, że ja ją będę musiał zabić. Chyba niestety tak. No trudno. Ale ona jest szybka skubana. Pomimo tego, jeżeli znać pana czymś tam, to całkiem spoko sobie radzi. Szybka jest skubana, no. No dajesz, chcę Y mieć, żeby cię skontrować. No chodź, chodź. No? Boisz się? Aj, diabła mnie, suka. No chodź. Bez sensu trochę. No i do super. Nie mówcie, że Scrotus. Miodnie. Oj, to chyba było wszystko ukartowane, świetnie, będziemy... O, jeszcze te frajery tu mu pomagają, kurde. Spierdzielaj. Na szczęście mamy furię, więc... Ua! To było niefajne. Ach! Ale zdążyłem chyba wziąć broń, nie? Zmuś... No chodź. Pięknie. Czekaj. No, szarżuj na mnie, szarżuj. Szarżuj, szarżuj, chodź. No chodź, chodź. Szarżujesz na mnie? Czy nie za bardzo? No, szarżujemy, Scrotus. Oj, chyba to ci nic nie da. Dobra, szarżuję chyba. Tak, szarżuję! Wow. O, jak milutko. Jeszcze trudniej teraz będzie. Swoją drogą byłoby to chyba koniec gry, gdybyśmy pokonali Scrotusa tutaj. Gorsze jest to, że nie mam niestety mojej broni, kurczę, bo tak to bym ich troszeczkę szybciej, kurde, ogarnął. Miło. Co mnie blokujesz? Ach, nie zdążę. No chodź, chodź. I karniaczek nożem. Nice. Dobra, jeszcze przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to sobie pozbierajmy wszystko to, co mniej więcej tutaj jest do zebrania. Tu jeszcze widzę złom. Najśmieszniejsze jest to, że nie mamy i tak wskazanego, ile tutaj złomu jesteśmy w stanie zdobyć. Noże oczywiście się przydadzą. Tu mamy wodę, ale wody to mamy, więc nie jest nam jakoś mega potrzebna. O! Wrócił. No hej. Znowu od nowa? Dobra, Scrotus trochę oberwał. Tylko że teraz dla odmiany sporo ich przyszło. Aj! Czeknik. Organic mechanic, my champion, he's wounded. This one, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Huh? Okay. Someone you should meet. Who? It's someone from before. Didn't mean you, dog eater. There now, Dinky D, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. To cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. Hmm. Nie wiem dlaczego, ale to wygląda jak koniec gry. Sleep well, leech. I am Scab. War boy I was. Now, bloodbag. Was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins and scorch your soul! Hey, it's my payment! Huh? Yeah, go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking, blood leech outside. Dźwięk się spóźnił. Dobra, misja fabularna ukończona, nieśmiertelny wróg. Wygrałem wyścig, ale moją nagrodę zabrał sam Scrotus. Muszę opracować nowy plan, żeby zdobyć wielkiego wodza. Niż zaufać. Dobra. Kopiąc coraz głębiej. Strzępki historii mamy tutaj złą, widzę. Dobra. Jak to w ogóle wygląda? W ten sposób. Dobra, czy gra może nam podpowiedzieć ewentualnie, gdzie się udać do niej? Tak na razie to ja po prostu idę. Dobra, tutaj nie wyjdziemy. Wiecie co, chyba muszę się właśnie kierować w stronę auta. Także będziemy szli w stronę auta na minimapie. Mam nadzieję, że dobrze teraz pójdę. Albo i nie. No to co, czyżbyśmy musieli się wrócić? Bo stamtąd przyszliśmy, chyba że tędy, o właśnie tędy. No ale dobra, przynajmniej sobie pozbieraliśmy trochę złomu, więc nie jest źle. O, tak bucket. That woman. The doctor said concubine. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she is fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. Aha, czyli jednak mamy tutaj dostępną misję, tylko że widzę, że misja u Scrotusa jest niestety zablokowana w chwili obecnej, także będziemy musieli chyba zrobić nieco więcej misji, jeżeli chodzi... Tak, zobaczcie, widzicie, jest zablokowana, jest tam kudeczka nałożona. Aczkolwiek poodblokowało nam się troszeczkę misji, bo mamy tak, mamy na pewno misję u Krwisto Brodego. Spojówka, u spojówki też widzę, że mamy jakąś misję. Także myślę, że potoczymy teraz, jak będziemy, słuchajcie, grać, znaczy nagrywać, jak będę dla was nagrywać te odcinki, to myślę, że zajmiemy się tymi poboczniakami. Ja tutaj też jakoś to muszę rozgryźć, chociaż tutaj mamy pojeść do... A, tu jest ten grobowiec Rabusia. To ten grobowiec też wypadałoby zrobić. Przy okazji, jak ogarniemy się z Krwisty Brodym, to podbiegnę... Znaczy weźmiemy sobie tą misję u niego w Drobny Mak i zobaczymy, bo może będzie gdzieś w okolicy. Ewentualnie od spojówki też ją weźmiemy. Może tak to sobie tutaj zrobimy. Także dobra, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy widzieliście, co się stawało z jego nogą przez chwilę, ale to jest chyba mało istotne. Także ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera i inne moje social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. A ja wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pa pa.